miałem wypadek lotniczy przed samą wojną, także jak wojna wybuchła, to ja byłem w tym czasie na kuracji. Miałem nogi połamane, więc byłem w lotnictwie takim mącznikowym. Mnie przydzielili do dywizji. We Francji uciekłem przez, jak wszyscy, przez Rumunię do Bejrutu i w Bejrucie się zgłosiłem do wojska francuskiego. Więc tam byłem w eskadrze francuskiej. Francuzi w tym czasie mówili: dobrze, Polska 3 tygodnie. W ogóle prawie, że się śmieli ze mnie, że tak krótko ta wojna trwała. Więc jak oni uciekali, to znaczy 2 tygodnie później, moim zdaniem wojna była tam skończona, to wtedy ja z nich się troszkę śmiałem. Słuchajcie, u nas miesiąc. To już po 2 tygodniach w ogóle nic nie było. Odwrót od pierwszego dnia do ostatniego, więc raz tylko, no tam walk dużo było, tylko taka nieszczęśliwa to raz była, gdzie myśmy byli 4 nas przeciwko, nie pamiętam, zdaje się 16, 17 na oko Niemców. No i że tak powiem, z nas nikt nie wyszedł. Z tej walki nikt. Znaleźli 5 czy 6 Niemców zastrzelonych, no i nas 4 też, tylko ja miałem 1 na szczęście. Wyskoczyłem ze spadochronem. Strasznie nisko, bo to już się palił ten samolot, więc zasadniczo jak spadochron się otworzył, to już na ziemi siedziałem. W Anglii? No w Anglii to szalenie szybko szło, ze względu tego, że Anglicy brakowało im szalenie pilotów myśliwskich, więc mieli pewne zastrzeżenia do Polaków, ale rozstawili po wszystkich dywizjonach, to znaczy po 4-5 pilotów w każdym dywizjonie angielskim, bo 2-3-4 pilotów polskich. No i myśmy pierwszą eskadrę, to 303, złożyli z dawnej 111 warszawskich tych myśliwskich dywizjonów, zwłaszcza 3/4 pilotów było ze 111 eskadry warszawskiej tutaj na Okęciu. Myśmy mieli niesamowitą nienawiść do tych Niemców, bo to tak, że raz przepędzili go z Polski, drugi raz z Francji. Kiedyś tam na ćwiczebnym locie Polacy zobaczyli Niemców, ten Anglik krzyczał, że by się trzymać, że nie wolno atakować i tak dalej, bo to ćwiczebny lot. No, Polacy zdaje się 2 czy 3 samoloty strącili. Trzeba przyznać, że to byli wszystko starzy piloci, którzy już walki robili w Polsce, to znaczy bili się w Polsce, we Francji. No i zdaje się, że to Anglikom pokazało, że jednak bardzo dobrze piloci byli, bo w czasie tej bitwy o Anglię mieli 126 zwycięstw, tracąc 8 pilotów tylko. Większość skakała, szczęśliwi skakali 2 razy. W czasie tej bitwy, ale skakał rano, a po południu z powrotem wracał do eskadry, do walki. Ja od pierwszego do ostatniego dnia byłem w tym. Zasadniczo mój rocznik to był Łokuciewski, Daszewski i tak dalej, więc myśmy byli od początku do końca. Ja osobiście 8 samolotów zestrzeliłem. Sam tam 2 czy 3 razy byłem postrzelany trochę. Ale to tak szybko przechodziło, że zasadniczo człowiek sobie sprawy nie zdawał z tego. Tylko pod koniec, już ten miesiąc czy 5 tygodni później, między nami mówiąc, wszyscy byliśmy wykończeni już i nerwowo, i fizycznie. I wtedy się właśnie ta bitwa Anglii zasadniczo skończyła. No a jakie fragmenty, jakie przeżycia panu szczególnie utkwiły mocno w pamięci z tego okresu? Jest tej bitwy o Anglię. Moim zdaniem jeden dzień taki był, gdzie już zasadniczo człowiek, że tak powiem, ciężko się trzymał, bo wyczerpany nerwowo. I była duża walka powietrzna koło Londynu. Ja, zestrzeliwując jednego Niemca, byłem atakowany z tyłu, zauważyłem to, skręciłem i mnie się oderwał rurka łącząca z tlenem. No i wyciągając z tego, straciłem przytomność. Obudziłem na plecach jakieś 10 tysięcy stóp niżej. No do tego Northoltu wróciłem. I nawet w ogóle zapomniałem, że jakaś bitwa była. Potem film pokazał, nakręcał się automatycznie.
Ja wtedy w tym dniu dwa samoloty zastrzeliłem. Myśmy byli zasadniczo przemęczeni. Był pewien okres, że już człowiek o niczym nie myślał. Alarm bojowy, więc często człowiek nawet w samolocie siedział już przywiązany i tak dalej. Z tego względu, że wtedy trzeba 15 sekund było startować. Więc tak godzinę siedząc w samolocie i czekając, stoi, że tak powiem, panu nerwy troszeczkę żarło. Potem wysłali mnie na odpoczynek, to byłem instruktorem w Szkocji, w wyższej szkole myśliwskiej pilotowej. Tam 3 miesiące więcej latałem niż w eskadrze, więc im chciałem podziękować za ten odpoczynek. Powiedziałem, że nie. No i w międzyczasie zginął jeden z moich przyjaciół. Ja wróciłem do dywizjonu, objąłem flight, to znaczy eskadra. Potem miesiąc później się objąłem dywizjon. To było w 1941 roku. W 1942 dostałem skrzydło. No i potem zasadnicze skrzydło to objąłem po pułkowniku Skalskim. 133 bym to już był na Mustangach. Na dalekie loty. Za dużo benzyny mieliśmy. Zawsze człowiek się martwił o to, bo w myśliwskim samolocie 5 czy 6 godzin siedzi, to jest straszna męka. Wtedy myśmy latali pod Berlin na osłonach bombowców do Holandii, aż do granicy polskiej, ale do Polski nigdy, jakoś nigdy nie dolecieliśmy. Jana Cumbacha po raz pierwszy zobaczyłem niedawno, kiedy przebywał z kilkudniową wizytą w kraju. Czekałem na umówione z nim spotkanie nie bez emocji. Ciekaw byłem rozmowy z człowiekiem, którego nigdy przedtem nie widziałem, a którego rzec można znałem dobrze już od dawna. Poznałem go jak wielu ludzi młodych i dorosłych z kart popularnej książki Dywizjon 303. Mnie, czytelnikowi tej książki, utkwiły w pamięci m.in. dwa rozdziały zatytułowane Uśmiech poprzez łzy i Podstęp. Oba poświęcone Janowi Cumbachowi, jednemu z pilotów tego dywizjonu, wsławionemu w powietrznych walkach w pamiętnej bitwie o Anglię. Podniebne wyczyny i zwycięskie pojedynki z samolotami Luftwaffe zyskały jemu i innym pilotom tego myśliwskiego dywizjonu popularność, która i dziś nie zmalała, mimo że już równe 30 lat minęło od dramatycznych dni, jakie przeżyła Anglia u schyłku lata 1940 roku. To przecież Jan Cumbach należał do tej garstki pilotów, o których Churchill powiedział, że nigdy w dziedzinie ludzkich konfliktów tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak nielicznym. Siedzimy teraz razem w studio. Jan Cumbach opowiada o wrażeniach z kraju, spotkaniach z przyjaciółmi, wspomina Warszawę z czasów swej młodości, kiedy to służył w dywizjonie myśliwskim stacjonującym na Okęciu. Potem przechodzimy do września 1939 roku, kiedy zaczęły się jego i kolegów wojenne losy. Miałem wypadek lotniczy przed samą wojną, także jak wojna wybuchła, to ja byłem w tym czasie na kuracji. Miałem nogi połamane. Więc byłem w lotnictwie takim mącznikowym, mnie przydzielili do dywizji. We Francji uciekłem przez, jak wszyscy, przez Rumunię do Bejrutu i w Bejrucie się zgłosiłem do wojska francuskiego. Więc tam byłem w eskadrze francuskiej. Francuzi w tym czasie mówili dobrze, Polska 3 tygodnie. W ogóle prawie, że się śmieli ze mnie, że tak krótko ta wojna trwała. Jak oni uciekali, to znaczy 2 tygodnie później, moim zdaniem wojna była tam skończona, to wtedy ja z nich się troszkę śmiałem. Słuchajcie, u nas miesiąc, to już po 2 tygodniach w ogóle nic nie było. A teraz jeśli chodzi o udział pana w tych walkach powietrznych nad Francją? Odwrót, od pierwszego dnia do ostatniego, więc raz tylko, no tam walk dużo było, tylko taka nieszczęśliwa to raz była. Gdzie myśmy byli 4 nas przeciwko, nie pamiętam, zdaje się 16, 17 na oko Niemców. No i że tak powiem, z nas nikt nie wyszedł. Z tej walki nikt. Znaleźli 5 czy 6 Niemców zastrzelonych. No i nas 4 też, tylko ja miałem 1 na szczęście. Wyskoczyłem ze spadochronem. Strasznie nisko, bo to już się palił ten samolot, więc zasadniczo jak spadochron się otworzył, to już na ziemi siedziałem.
W Anglii? No w Anglii to szalenie szybko szło ze względu tego, że Anglicy brakowało im szalenie pilotów myśliwskich, więc mieli pewne zastrzeżenia do Polaków, ale rozstawili po wszystkich dywizjonach, to znaczy po 4-5 pilotów w każdym dywizjonie angielskim, bo 2-3-4 pilotów polskich. No i myśmy pierwszą eskadrę, to 303, złożyli z dawnej 111 warszawskich tych myśliwskich dywizjonów, zwłaszcza 3/4 pilotów, bo ze 111 eskadry warszawskiej tutaj na Okęciu. Myśmy mieli niesamowitą nienawiść do tych Niemców, bo to tak, że raz przepędzili go z Polski, drugi raz z Francji. Kiedyś tam na ćwiczebnym locie Polacy zobaczyli Niemców, ten Anglik krzyczał, że by się trzymać, że nie wolno atakować i tak dalej, bo to ćwiczebny lot. No, Polacy zdaje się 2 czy 3 samoloty strącili. Trzeba przyznać, że to byli wszystko starzy piloci, którzy już walki robili w Polsce, to znaczy bili się w Polsce, we Francji. No i zdaje się, że to Anglikom pokazało, że jednak bardzo dobrze piloci byli, bo w czasie tej bitwy o Anglię mieli 126 zwycięstw, tracąc 8 pilotów tylko. Większość skakała, szczęśliwi skakali 2 razy w czasie tej bitwy, ale skakał rano, a po południu z powrotem wracał do eskadry, do walki. Ja od pierwszego do ostatniego dnia byłem w tym. Zasadniczo mój rocznik to był Łokuciewski, Daszewski i tak dalej, więc myśmy byli od początku do końca. Ja osobiście 8 samolotów zestrzeliłem. Sam tam 2 czy 3 razy byłem postrzelany trochę. Ale to tak szybko przechodziło, że zasadniczo człowiek sobie sprawy nie zdawał z tego. Tylko pod koniec, już ten miesiąc czy 5 tygodni później, między nami mówiąc, wszyscy byliśmy wykończeni już i nerwowo, i fizycznie. I wtedy się właśnie ta bitwa Anglii zasadniczo skończyła. No a jakie fragmenty, jakie przeżycia panu szczególnie utkwiły mocno w pamięci z tego okresu? Jest tej bitwy o Anglię. Moim zdaniem jeden dzień taki był, gdzie już zasadniczo człowiek, że tak powiem, ciężko się trzymał, bo wyczerpany nerwowo. I była duża walka powietrzna koło Londynu. Ja, zestrzeliwując jednego Niemca, byłem atakowany z tyłu, zauważyłem to, skręciłem i mnie się oderwał rurka łącząca z tlenem. No i wyciągając z tego, straciłem przytomność. Obudziłem na plecach jakieś 10 tysięcy stóp niżej. No do tego North Holtu wróciłem. I nawet w ogóle zapomniałem, że jakaś bitwa była. Potem film pokazał, nakręcał się automatycznie. Ja wtedy w tym dniu 2 samoloty zastrzeliłem. Myśmy byli zasadniczo przemęczeni. Był pewien okres, że już człowiek o niczym nie myślał. Alarm bojowy, więc często człowiek nawet w samolocie siedział już przywiązany i tak dalej. Z tego względu, że wtedy trzeba 15 sekund było startować. Więc tak godzinę siedząc w samolocie i czekając, to już, że tak powiem, panu nerwy troszeczkę żarło. Potem wysłali mnie na odpoczynek, to byłem instruktorem w Szkocji, w Wyższej Szkole Myśliwskiej Pilotowej. Tam 3 miesiące więcej latałem niż w eskadrze, więc im chciałem podziękować za ten odpoczynek. Powiedziałem, że nie. No i w międzyczasie zginął jeden z moich przyjaciół. Ja wróciłem do dywizjonu, robiłem flight, to znaczy eskadra. Potem miesiąc później się robiłem dywizjon. To było w 1941 roku. W 1942 dostałem skrzydło. No i potem zasadnicze skrzydło to objąłem po pułkowniku Skalskim. 133 bym to już był na Mustangach. Na dalekie loty. Za dużo benzyny mieliśmy. Zawsze człowiek się martwił o to, bo w myśliwskim samolocie 5 czy 6 godzin siedzi, to jest straszna męka. Wtedy myśmy latali pod Berlin na osłonach bombowców do Holandii.
Aż do granicy polskiej, ale do Polski nigdy. Jakoś nigdy nie dolecieliśmy.